Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku z serii Otwieramy karty Pokémon. Na dzisiaj przygotowałem coś specjalnego. Dzisiaj sobie otworzymy Elite Trainer Boxa Hidden Fates. Ciężko dostępny już produkt. Praktycznie cena to 500-600 zł nawet dochodzi w miejscach, gdzie można go jeszcze kupić obecnie. No i można z niego pulnąć kolejnego Charizarda do kolekcji. Miejmy nadzieję, że nasz będzie szczęśliwy i już sobie otwieramy, zobaczymy, co tam będzie w środku. Jestem mega ciekawy. Dobra. Mamy tutaj książeczkę. Poszukajmy tego Charizarda, na którego będziemy polować. Jest masa świetnych kart. Naprawdę. O, jest. Naprawdę kozacko wygląda. Dobra, odłóżmy to na razie na bok. Zobaczmy, co tutaj. To się nam raczej nie przyda. Co my tu mamy? Energię. Całkiem fajny arcik na tych energiach. Mamy Moltres, Zapdos and Articuno GX. To jest naprawdę przepiękna promka. Wygląda kozacko. Przełóżmy ją sobie od razu do koszulki. Wcale nie tak prosto to było otworzyć. Ale ta promka jest naprawdę kozacka. Co my tu jeszcze mamy? Przekładki do karty. Koszulki. Ciekawe, czy będą matowe. Tak jak w Shining Fates, czy... Nie, nie są matowe. Są zajebiste. Znaczy fajne. Dobra. Znacznik GX, tag team i dwa żetony. Fajne. Zestaw kości. Dobra, to sobie tu. Kod. Mam go w losowym momencie filmu, żeby każdy miał podobne szanse. Mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10 boosterów. No i trzymajcie kciuki. Jedziemy. Tutaj widzę, że one się trzymają o wiele mocniej niż też Chilling Rain. Kod dla Was. Fajny mają art te energie. Podobają mi się. Brock's Grid, Misty Cerulean City Gym, Eevee, Caterpie, Paras, Ekans, Psyduck, Giovanni Exile i pierwsza rerka Butterfree. Nie lubię tak zaczynać, bo od razu mam wrażenie, że nic fajnego nie będzie w całym boksie. Misty Determination, Staryu, Jigglypuff, Ekans, Geodude, Cubone, Paras w rewersie i Blaine's Last Stand. Fajne te rewersy też. Kurde, fajne karty. Ładne są. Naprawdę są ładne. Te arty są też takie komiksowe, takie przypominające te starsze serie. A Hidden Fates to bodajże 2019 rok, więc nie tak dawno temu chyba. Dobra.
Charmeleon, ale fajny art. Jinx, Graveler, Geodude, Pikachu, Clefairy, Cubone, Jigglypuff, Ekans na rewersie i Misty Water Command, ale fajne holo. To Misty leci w koszulkę z Hidden i zobaczmy, jak się będzie prezentować. No. Słabo wchodzą karty, to już widzę. Ale nie jest taka matowa, jak w Shining Fates. Jest fajnej jakości, ładna. No i to holo też kozackie. Dobra, tutaj. Jedziemy z kolejnym. Kodzik. Kurde. Shining Fates Charizard wpad. Chansey, ale extra art. Patrzcie, ma tutaj Squirtla jakiegoś. Konewkę Squirtla. Nice. Psyduck, Pikachu, ale nie no, jaram się tą serią. Naprawdę. Magikarp, Koffing, Clefairy. Wow! Utter Paradise Conservation Area Stadium. Dobra, to idzie tu, a to idzie do koszulki. Ale sztosik. Złota karta. Moja pierwsza taka złota karta. Ale kozacko wygląda. Aż z ciekawości zobaczmy sobie, gdzie one są. Na końcu pewnie. Tak. Cztery są tylko takie. Nieźle. Chyba farcik, co? Dobra, jedziemy z kolejnym pakiem. Mam nadzieję, że nadal oglądacie, czekacie na kod z całej paczki. Zostawcie suba też, bo już prawie 1 000 000 wbiliśmy. Na razie tam 60 ileś chyba, ale to już prawie 1 000 000, nie? Już niedaleko. Na 1000 jakiś konkurs machnę na pewno, może booster boxa na przykład całego. Zobaczymy. Metapod. Misty, Cerulean, City Gym, Magmar, Psyduck, Clefairy, Magikarp, Ekans, Voltorb. Wow, HoGX Shiny. I patrzcie, Wigglytuff GX. Nie no, ten Hidden Fates jestem chyba fanem. I to dużym. Dobra, najpierw poleci Wigglytuff. I HoGX. Mógłby być Charizard, nie? To by był odcinek. Ale to też jest bardzo ładna karta. Dobra. Ja jestem na razie bardzo zadowolony. Ile zostało nam paków? 3, 5, czyli jesteśmy w połowie. Weźmy teraz, przemieszajmy je. Kot. Kogatrap, Search Strategy, Misty Determination, Geodude, Eevee, Jigglypuff, Koffing, Staryu. Patrzcie. Type 0. To też jest shiny. Mega. I Snorlax zwykły. Ale kolejna ekstra karta. Nie no, ten set jest naprawdę przekozacki. Zobaczmy, co dalej.
Farfetch'd, Brock's Grid, Misty Cerulean City Gym, Caterpie Ekans, Paras w lesie, Charmander, ale mega karta. Slowpoke, Surge Strategy Reverse i Bill Analysis. Tutaj gdzieś rewersiki tutaj. Dobra, trzy paki. Trzymajcie kciuki. Chociaż Hoagix już patrza i nie wiem, czy w tych pakach i ten złoty stadion też padł. Nie wiem, czy w tych pakach może być coś jeszcze lepszego. I tutaj trzymajcie kod na całą paczkę. Powodzonka. Zostawcie łapkę, suba. To kodziki będą wpadały jeden za drugim do Was. Skyter, Sabrina Suggestion, Pokémon Center Lady, Ekans, Caterpie, Paras, Charmander, Slowpoke, Misty Cerulean City Gym i Jesse and James. Ale fajna karta. Zespół R. Znowu błysnął. Dwa boosterki. Myślę, że na następnych filmach pootwieramy sobie te puszki z Hidden Fates. Tam z tyłu mam z Charizardem, z Raichu i z Gyarados'em. Ale secik. Charmeleon, Jinx, Graveler, Cubone, Voltorb, Geodude, Eevee, Clefairy, Misty Determination Reverse i Kangaskhan zwykły. Last Pack Magic. Trzymajcie kciuki. Ostatnia paczka. Ostatnia szansa, jak to mówią. Metapod. Misty Cerulean City Gym. Magmar. Voltorb. Pikachu. Mega jest ten art Pikachu. Ta karta też kiedyś tam za X lat też może być wiele warta, bo Hidden Fates z tego co wyczytałem po prostu jest już niedrukowane. Stąd te zaporowe ceny już są. Bo już nie będzie ich w dostawach. Nie będą dodrukowywać na razie na pewno. Albo w ogóle. Ekans. Koffing. Paras. Na rewersie Magikarp. Wow, Jesse and James. Trainerka. Ale sztos. Przed chwilą Jesse and James. Holo. A teraz full art. Zobaczcie. No dobra. Zróbmy sobie małe podsumowanie. Jak to wygląda. Co to? Dobra, tu jakaś karta. Mamy tak. Mamy tą promkę. Moltres, Zapdos, Articuno GX. Mamy Hoag GX. Mamy Wigglytuffa GX. Misty Water Command, Holorare. Jesse and James, Full Art Trainer. Piękna karta. Jesse and James, Holo. Stadion złocie. Jakaś Aria. Kozacko to wygląda. No i Type 0 też holo rerka. Na następnych filmach pootwieramy puszki z Hidden Fates'a, bo naprawdę ten set mega mi się podoba. Dajcie znać, czy podobał Wam się film. Zostawcie łapkę, suba i do zobaczenia na kolejnym. Cześć!